ramach turnieju Wiedzę o zagrożeniach i bezpieczeństwie dzieci i młodzież przyswajają wiedzę o zagrożeniach życia codziennego i zasadach bezpieczeństwa. Ćwiczeń nigdy za wiele. I gdyby doszło do pożaru, dzieci już wiedzą, jak reagować, jak się zachować, jak się ustawić na korytarzu, kiedy wyjść, nauczyciele również wiedzą, jak wyprowadzać, żeby nie było chaosu i żeby to sprawnie przebiegało. Jego celem jest propagowanie idei bezpieczeństwa, wiedzy o zagrożeniach, prawidłowych zasadach przeciwdziałania oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia. Dnia 4 kwietnia 2011 roku przed budynkiem gimnazjum imienia Jana Pawła II w Żarowie odbył się pokaz strażacki. Gośćmi uczniów byli strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wierzbna, którzy zaprezentowali młodzieży swój samochód strażacki i opowiedzieli o ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Proszę powiedzieć, jak przebiegała dzisiejsza akcja przed gimnazjum? Bardzo sprawnie. Nauczyciele wyprowadzili dzieci bardzo szybko. Oceniam bardzo dobrze. A czy myśli pan, że taka akcja może pomóc dzieciakom w przyszłości wiedzieć, jak się zachować w sytuacji zagrożenia? Na pewno trzeba takie akcje przeprowadzać przynajmniej raz w roku. Największą atrakcją jednakże było użycie wysokociśnieniowego węża strażackiego, a także możliwość przymierzenia specjalistycznych strojów strażackich, hełmu, ubrania ognioodpornego, butli i maski tlenowej. Jak podobała Ci się dzisiejsza akcja ratownicza przed gimnazjum? Bardzo mi się podobało i uważam, że częściej powinny być organizowane takie imprezy. Czy takie akcje według Was są potrzebne? Tak, są potrzebne, żeby przygotować inne dzieci do tego, co może się wydarzyć. A czy po takiej akcji będziecie wiedziały, jak się zachować w sytuacji zagrożenia? No oczywiście. Myślę, że jest to bardzo potrzebne, bo każdy powinien być przygotowany do tych sytuacji, bo w każdej chwili się to może zdarzyć. No, było wszystko świetnie przygotowane i ogólnie w porządku. Wszyscy z ciekawością obserwowali pokazy strażackie i na koniec życzyli strażakom jak najmniej niebezpiecznych akcji. Pani dyrektor, proszę powiedzieć, co ma na celu dzisiejszy pokaz strażacki, który odbył się przed gimnazjum? Jak co roku w gimnazjum jest przeprowadzana próbna ewakuacja. Uczniowie wszystkich klas muszą wiedzieć, że w określonej sytuacji, kiedy zabrzmią dzwonki, należy jak najszybciej wszystkimi wejściami ewakuacyjnymi udać się na miejsce, które jest wyznaczone. Pod opieką nauczycieli opuszczają szkołę w ciągu około 3 minut. Co roku czas jest mierzony. Nasi strażacy dzielni sprawdzają, czy w szkole nikt nie został. Taka ewakuacja to jest ćwiczenie. Daj Boże, żeby nigdy nie zdarzyło się, że musielibyśmy tę ewakuację przeprowadzać z powodu pożaru. Niemniej jednak ćwiczenie i uświadomienie dzieciom, że zagrożenie pożarem może być oraz jak się zachować w tej sytuacji. To jest po prostu edukacja. Edukacja do bezpieczeństwa, do zachowania się w określonej sytuacji. Dzięki przeprowadzonym pokazom uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Po odjeździe strażaków tu i ówdzie można było usłyszeć zapewnienia niektórych uczniów: ja też będę strażakiem. Trzymamy za to postanowienie kciuki i mamy nadzieję, że uczniowie gimnazjum po lekcji ze strażakami będą w stanie przekazać cenne rady i wskazówki swoim młodszym kolegom. 6 kwietnia 2011 roku w szkołach podstawowych w Imbramowicach, Mrowinach i Zastróżu odbyły się pogadanki profilaktyczne, na których uczniowie zdobyli informacje na temat przemocy w szkole. Dzisiejsze pogadanki profilaktyczne są częścią szeregu pogadanek profilaktycznych, na których jest przekazana wiedza, która później jest sprawdzana w czasie turnieju wiedzy o zagrożeniach i bezpieczeństwie. Dzisiejsze pogadanki dotyczą przemocy, przede wszystkim przemocy w szkole. Są dzieciom przekazane informacje na temat rodzajów przemocy. Tutaj dzieci dowiadują się, co jest już przemocą, a co jeszcze można uznać za po prostu gdzieś tam relacje, prawidłowe relacje rówieśnicze. Dowiadują się także, w jaki sposób z tą przemocą mogą sobie radzić.